Cześć, to ja Wojtek Pietraszek. Kolejna dawka ćwiczeń na gitarkę basową, na paluchy. Jedziemy do akcji. Wstęp odnośnie tych wszystkich ćwiczeń to był w tej części pierwszej, więc jeśli ktoś tam przegapił, to niech sobie zobaczy. Jednak powtarzać się nie będę, ponieważ niektórzy wcale mogą nie chcieć słuchać tego samego. Dobra, zabieramy się. W tym ćwiczeniu skupimy się też dalej na palcach prawej ręki. Tutaj byśmy mieli ćwiczenie tym razem takie, że gramy palcem pierwszym, wskazującym i serdecznym, czyli drugim fakerem, że tak można powiedzieć, czyli tymi dwoma palcami. Dobra, no. Zabieramy się za to, żeby właśnie, tak jak mówiłem też wcześniej, ta izolacja ćwiczeń, czyli zabieramy się za konkretne odizolowanie ćwiczeń i takie zawężenie problemu. Liczymy do dwóch. Pierwszy palec, trzeci. Pierwszy, trzeci. Zmieniamy sobie struny od najgrubszej do najcieńszej. I sposób tych ćwiczeń był oczywiście też w pierwszej części, tutaj się powtórzę. Sposób grania to jest tak, że na każdej strunie gramy... Podstawowa wersja tego ćwiczenia byłaby taka, że gramy sobie po 4 razy, 4 razy po 2 dźwięki, czyli 8 dźwięków. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Czyli w sumie 8. Tutaj też wcześniej mówiłem, że jak sobie uderzamy te dźwięki raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, jak to sobie liczyć? Liczenie do raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa troszeczkę może być dekoncentrujące. Liczenie z kolei do 8, bo wiemy, że mają być 8 dźwięków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa. Jak mówimy 6, 7, 8, to jest to tak troszeczkę dźwięczne te cyfry, nawet w myśli, jeśli sobie powtarzamy, to zaczynamy się troszeczkę zapętlać i nam się to trochę zaczyna mylić, więc najlepiej sobie liczyć do 4. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, ty, 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 ty. I właśnie tak jak wcześniej też mówiłem, jakby same te dźwięki uderzane przez nas, można powiedzieć, nam mówią. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, ty, 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 ty. Czyli tu mamy jakby grupa dwa razy po 4. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz. Albo sorry, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Teraz tak, pierwsza wersja ćwiczenia to była taka, że gramy pierwszym palcem trzecim. Jeden, trzy, jeden, trzy, jeden, trzy. To jest pierwsze ćwiczenie. Drugie ćwiczenie to byłoby takie, że gramy trzecim pierwszym. To w sumie byłoby tyle. Na razie ćwiczymy na pustych strunach. Myślę, że to dosyć Was zaangażuje. Wiem, że to nie jest specjalnie jakieś melodyczne, ale ważne jest właśnie skupienie się głównie na tej mechanice palców. Żeby sobie zapierdzielać, że tak można powiedzieć.